Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia poseł Paweł Poncyliusz, wiceszef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Czy pan zgodzi się z premierem, że mamy nową reprezentację? Na pewno mecz wczorajszy pokazał ducha walki. Różnił się od tego, co Polacy pokazali u Słowaków. Ale to też trzeba do tego chłodno podejść. To znaczy, to jeszcze myślę, dużo przed nami. I tyle, no. Ale pan by dał trenerowi Sołzie jeszcze szansę, czy... Absolutnie. Tak. Uważam, że w całym takim ciągu nie wyszło źle, chociaż no oczywiście tych punktów jest za mało, żeby awansować dalej w euro, ale to też mamy do czynienia z najlepszymi europejskimi drużynami, w których istnieją bardzo dobre ligi. No też trzeba z pokorą przyjąć to, że Polska Liga no nie jest czołową ligą w Europie i to też ma swoje przełożenie potem na reprezentację narodową. Polska reprezentacja przegrała ze Szwecją 2-3, a opozycja przegrała wczoraj 0-4. To podwójna porażka. Dla kogo? No opozycji, no to chyba pan się nie cieszy z porażki w reprezentacji, no a tutaj 0-4. Nie, no, nie, większość sejmowa potwierdziła, że istnieje, koalicja rządząca ma przekonującą większość, więc wasze szanse na przedterminowe wybory też zmalały chyba praktycznie do zera. Znaczy myślę, że jeżeli będą przedterminowe wybory, to o tym będzie decydował Jarosław Kaczyński i obóz Zjednoczonej Prawicy. A my się oczywiście chętnie do tego przyłożymy. Natomiast widać dzisiaj jasno, że ten obóz Zjednoczonej Prawicy trzyma się w garści, jakby nie patrzy na zewnętrzne fakty, bo fakty są takie, że premier Morawiecki złamał prawo, premier Sasin złamał prawo, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i nie da się tego zagłuszyć takimi hasłami, że to była okazja na podmianę kandydata po stronie opozycji i tak dalej. No tu chyba też nie o to chodzi, prawo, panie pośle. Konstytucja jest bezlitosny. Konstytucja obligowała premiera, ministra Sasina do tego, żeby organizować wybory prezydenckie w konstytucyjnym terminie. Przecież wy zawsze mówicie konstytucja. Nigdzie w Konstytucji nie jest napisane, że można podejmować decyzje nie mając umocowania prawnego. Fakty są takie i to widać w raporcie NIK-u. To mówią kontrolerzy NIK-u. To nie chodzi o Mariana Banasia jako szefa NIK-u, że zostało złamane prawo. I my się zgadzamy z tym. Mam nadzieję, że przyjdzie czas rozliczenia Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego. Ale umocowaniem prawnym była konstytucja i ustawa covidowa, która umożliwiała premierowi wydawanie poleceń także przedsiębiorstwom państwowym, takim na przykład jak Poczta Polska. Nie ma takiego umocowania, żeby wydawać bez taki ustaw, zapis był w ustawie polecenia. Nie, ale ustawa jeszcze nie działała, panie redaktorze, pan dobrze wie. 2 dni później weszła w życie i taka jest rzeczywistość, ale przyjdzie czas na rozliczenie tych polityków, którzy złamali prawo. Są na to też odpowiednie artykuły w Konstytucji. Wrócimy do tego, panie jak pośle, będzie inna większość sejmu. Ja wiem, że pan jest bezpartyjny, no ale jednak jest pan wiceszefem Klubu Koalicji Obywatelskiej. W tej koalicji pan funkcjonuje. Wczoraj miał być zarząd krajowy Platformy. Donald Tusk miał stać się pełniącym obowiązki przewodniczącego partii. Czy pan, co się mówi w Koalicji Obywatelskiej, czy Donald Tusk uznał, że to nie jest właściwy moment, bo przecież i Tygodnik Polityka, i Gazeta Wyborcza pisały, że to były potwierdzone w 3 źródłach informacje? Nie wiem, wczoraj był na pewno dzień długich obrad w Sejmie, głosowaliśmy w okolicach północy, więc też mogło to spowodować, że ten zarząd krajowy się nie spotkał, ale no tu proszę pytać Borysa Budkę i osoby odpowiedzialne za zwoływanie zarządu krajowego. Nie mam pojęcia. Wiem, że był mecz. Wiem, że członkowie zarządu się spotkali, między innymi kibicując polskiej drużynie. No właśnie, to zastanawiające, że w ogóle ktoś rozważał w takim dniu, kiedy ważyły się losy polskiej reprezentacji, zarząd krajowy i taką ważną decyzję. Ale mówi się teraz, że Donald Tusk, no, pan ma jednak kontakty z politykami Platformy Obywatelskiej, także tymi najważniejszymi, to oczywiste. Mówi się o tym, że 3 lipca Donald Tusk miałby przykryć Kongres Prawa i Sprawiedliwości, albo że wróci dopiero we wrześniu. A czy w ogóle wróci, czy może to jest taki temat trochę fake newsowy? Ja nie wiem, czy wróci. Nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem na temat jego powrotu. Słyszę różne opinie na ten temat. Słyszę wiele relacji osób, które twierdzą, że rozmawiały z Donaldem Tuskiem i że to jest potwierdzone. Ja czekam na konkretne fakty. Będzie to ciekawe i interesujące. Wiemy dobrze, że tego typu powroty w Polsce w ostatnich 30 latach nie do końca
dały założone efekty. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale też nie przekreślam takiej możliwości. Jeżeli pan... Donald Tusk się będzie kojarzył z takim antidotum na rządy Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. A pan nie uważa... Tak pod... się stało, to dobrze. Podobnie jak Marek Sawicki z PSL-u, że powrót Donalda Tuska to jest prosta droga do zwycięstwa PiS-u w 2023 roku, bo Donald Tusk po prostu kojarzy się z niepopularnymi reformami i to był no nie dla wielu Polaków także okres na przykład masowej emigracji. Donald Tusk tu kojarzy się przede wszystkim z spełnieniem funkcji premiera przez 7 lat. Nikt przed nim w historii po 89 roku nie miał takiego długiego okresu sprawowania władzy i praktycznie dokąd był Donald Tusk, PiS tylko mógł, że tak powiem, siedzieć w opozycji. Kojarzy się też z podniesieniem wieku emerytalnego, z brakiem programów społecznych. Ale kojarzy się z inwestycjami infrastrukturalnymi, inwestycjami w energetyce. Tym się nie mogą pochwalić rządzący, którzy rządzą prawie tyle samo, co Donald Tusk. Także to krótko, jeszcze ten, krótko tylko tego, pana tego zdaniem. Procesu. Pytam o pana opinię, czy Donald Tusk, jeżeli wróci, wzmocni opozycję, czy osłabi? Absolutnie wzmocni. To dzisiaj na opozycji jest kilku kandydatów na liderów, a jest potrzebny taki jeden, który to wszystko skonsoliduje. I mam nadzieję, że tak będzie, ale czas pokaże. Nie przesądzam tego ani w jedną, ani w drugą stronę. Paweł Poncyliusz, wiceszef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jest gościem Sygnałów. Nie ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki i na portalu Polskiego Radia. Panie pośle, zapytam jeszcze o kwestię Turowa. Trwają negocjacje, piąty dzień polsko-czeskich negocjacji. Te negocjacje przebiegają, jak można usłyszeć, no jednak w sposób no taki twardy. Strona czeska stawia warunki. Mówi się o tym, że jak nie wiadomo, o co chodzi do końca, to chodzi o pieniądze. Na portalu Business Alert można przeczytać, że Czesi oczekują 40 do 45 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych na zainwestowanie w niwelowanie braku wody po stronie czeskiej. Czy pan sądzi rzeczywiście, że tutaj to jest klucz problemu? Co pan by doradzał w ogóle w rozwiązywaniu tego problemu jako były wiceminister gospodarki? Znaczy wie pan, no dzisiaj trochę trudno stanąć nad rozlanym mlekiem i coś doradzić, dlatego że historia ma swoje długie lata, bo cały problem dyskusji z Czechami o kopalni Turów ma z 15 lat. Czesi po prostu spokojnie czekali na moment, kiedy będzie przedłużana koncesja na wydobycie w kopalni Turów. No ale problem polega na tym, że polskie ministerstwo oszukało Czechów, bo zmieniło przepisy prawa ochrony środowiska, na podstawie których ominięto szeroką analizę oceny oddziaływania na środowisko. I to spowodowało, że Czesi nie wytrzymali i złożyli sprawę do TSUE. Co dzisiaj można zrobić? Trzeba będzie te pieniądze położyć na stole, bo to i tak najmniejsze skutki finansowe, negatywne skutki finansowe dla Polski, bo przypominam, że cały czas wisi nad Polską postanowienie TSUE o zatrzymaniu wydobycia w kopalni Turów i ryzyko kary na poziomie 5 milionów euro dziennie. Panie pośle, a propos TSUE, a propos w ogóle instytucji unijnych, no my przecież się umówiliśmy na to, że ta transformacja energetyczna będzie prowadzona do 2050 roku. Mamy 2021 i się okazuje, że już kopalnia w Turowie nie może funkcjonować. To jak pana zdaniem wyglądają te rozmowy? Tylko panie redaktorze, problem z kopalnią w Turowie to nie jest kwestia odchodzenia od węgla wprost, tylko problem polega na tym, że Czesi podnoszą kwestię opadnięcia poziomu wód gruntowych po swojej stronie. No tak, ale powinniśmy rozmawiać może tylko z Czechami, a tutaj nam właśnie się, mówiąc kolokwialnie, wtrącają się instytucje unijne. Nie, panie redaktorze, dobrze wiemy, pan i ja, możliwe, że część naszych słuchaczy zna historię odwiedzin różnych dyplomatów czeskich w Polsce, którzy byli ignorowani przez lata, przez miesiące. Ostatnia szansa takich rozmów była w lutym i wtedy czescy dyplomaci, czescy politycy odbili się od drzwi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i byli ignorowani. Za to jest odpowiedzialny pan wiceminister Dziadzio. Osobiście uważam, że natychmiast powinien być zdymisjonowany, bo on moim zdaniem, dokąd istnieje w rządzie i w Ministerstwie Klimatu, ciąży na tych negocjacjach z czeską stroną. I moim zdaniem to, że dzisiaj już inni politycy jeżdżą do Pragi i rozmawiają, też jest dowodem na to, że pan Dziadzio po prostu
nabroił, namotał i teraz nam jako obywatelom, nam jako konsumentom energii przyjdzie za to zapłacić, bo to przecież będzie wszystko w cenie prądu, za co pan, ja i każdy. No zobaczymy, jak się te negocjacje zakończą. Może rachunek. Jednak tych kar nie będzie. Panie pośle, pytanie do sytuacji Koalicji Obywatelskiej. Czy profesor Wiącek będzie ponownie zgłoszony przez Koalicję Obywatelską na Rzecznika Praw Obywatelskich, czy poszukacie jakiegoś innego kandydata? Nie rozmawialiśmy na ten temat na kolegium i we władzach klubu jeszcze. Wczoraj informacja o aresztowaniu Bartosza K., prezesa Fundacji Otwarty Dialog. Zarzuty, o których mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, mówią o defraudacji i o praniu brudnych pieniędzy, i także na kwotę około ponad 5 milionów złotych i nieprawidłowościach finansowych. To jest ta fundacja, która przedstawiała w Polsce plan wyłączania rządu i takiej drogi do polskiego Majdanu. Kiedy zaczęto badać już kilka lat temu pieniądze tej fundacji, to politycy opozycji mówili, że to jest skandal i że to ogranicza działanie tej fundacji. To chyba czasami warto jednak może ograniczyć słowa w takich sytuacjach. Ja nie mam żadnego zaufania do tego, co mówi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokąd nie zobaczę wniosku do sądu, który będzie upubliczniony. Jak będą dowody, będzie wniosek, to wtedy będę mógł się do tego odnosić. Na razie mamy znowu stek insynuacji, nie poparty niczym, ponieważ wielokrotnie już ABW wskazywała ludzi publicznie przed telewizorem, szczególnie telewizji publicznej, a potem okazywało się, że nic z tego nie ma, to też pozwolę sobie w ogóle się nie zajmować tym tematem, dokąd to nie będzie realny wniosek skierowany przez prokuraturę do sądu. Wtedy będzie można na ten temat dyskutować, spekulować i oceniać. Na razie krytycznie i nieufnie podchodzę do wszelkich działań. Jak pan patrzy na cyberataki, które dotknęły, no, ale nie tylko członków rządu, słyszymy, że to polityków od prawa do lewa. Wczoraj dyrektor telewizji Bielsat, bo telewizja Bielsat także spotkała się z atakami, powiedziała jednoznacznie na antenie Polskiego Radia 24, że nie ma wątpliwości, że tutaj źródłem jest starszy brat, no, czy tej Federacja Rosyjska. Czy to w takim razie pana zdaniem uprawdopodobnia także te, że za tymi wszystkimi atakami stoi właśnie ta grupa, której źródło działania jest w Federacji Rosyjskiej. Jak to interpretować, dlaczego te ataki płyną teraz? Mieliśmy posiedzenie niejawne w Sejmie na ten temat i z poziomu informacji, jaka została przekazana, mam duże wątpliwości, czy w ogóle jakiekolwiek organy państwa wiedzą, w czym jest rzecz. A jak taki jest poziom ogólności i takiej... Nie no, padła, panie pośle, tutaj akurat padła nawet nazwa tej grupy hakerskiej, także dosyć konkretnie. Grup hakerskich na świecie mamy całe rzesze. Włamaj na nie tylko skrzynki pocztowe polityków, ale na serwery jakichś agencji publicznych mamy też całą rzeszę. Banki są atakowane przez hakerów. To jest nic nowego. Ja przypuszczam, że w przypadku Polski albo mamy do czynienia znowu z jakąś rozgrywką, jakąś wojną, walką bulterierów pod dywanem, że jakieś frakcje w Zjednoczonej Prawicy się gryzą między sobą i właśnie wyciągnęły sobie... No co do tego Stanisław Żaryn stanowczo wczoraj zaprzeczał w kilku wywiadach, że wiązanie tego... No wie pan, bierze odpowiedzialność też za swoje słowa, że wiązanie tego ze współpracownikiem jest błędem. Panie pośle, to jeszcze pytanie... Nikt z polityków nie bierze odpowiedzialności, tego dowodem są wybory kopertowe Sasina. Nikt za nic nie bierze odpowiedzialności, wszyscy udają, że wszystko jest dobrze. Pytanie jeszcze na koniec o pana drogę polityczną. Czy zamierza pan w następnych wyborach startować z list Koalicji Obywatelskiej? Ale pytam w kontekście skrętu w lewo, jaki następuje w sposób oczywisty, chociażby po tym stanowisku w sprawie aborcji. Pan polityk jednak znany z konserwatywnych przekonań, chyba że pan je zmienił, znany także z tego, że ma liczną rodzinę. Czy pan się dobrze czuje w takim lewicowej Koalicji Obywatelskiej? Koalicja Obywatelska, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo szeroką formacją polityczną i tutaj się mieszczą wszyscy. I od samego początku, ja, Paweł, od prawa do lewa? Nam umawialiśmy się tak samo jak dzisiaj mamy skrajnych polityków Prawa i Sprawiedliwości i takich, którzy są no nie ma tam takich, centrowi, którzy głoszą postulat aborcji na życzenie. Nie, są inni, którzy sieją szowinizm, którzy są bardzo radykalni w swoich poglądach. Szowinizm? Ale są tacy, którzy...
Tak, nie lubią wszystkich, którzy nie są jak oni. A z drugiej strony mamy takich ludzi jak Jarosław Gowin i jego współpracownicy, którzy są bardziej szanowani. Jarosław Gowin jest w innej partii. W innej partii. Ale to już temat na inną rozmowę. Paweł Poncyljusz... Koalicja Obywatelska jest zbiorowiskiem wielu przedstawicieli wielu partii. Pan dobrze o tym wie. Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję. Kłaniam się. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.